Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę Michajłow. Gościem Agnieszki Michajłow, gościem Radia Gdańsk jest arcybiskup Sławomir Leszek Głódź, metropolita gdański. Dzień dobry, księże arcybiskupie, witam. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Za nami święto Matki Boskiej Zielnej, ale także święto Wojska Polskiego. Ostatnio się dużo mówi o zmianach, które czekają polską armię. Prezydent mówi, że trzeba trochę zmienić, zreformować dowództwo. Mówi się o zmianach w marynarce wojennej, o tym, że powinniśmy mieć własną tarczę antyrakietową. Ksiądz dobrze zna wojsko. Czy takie są potrzeby wojska i wojsko jest gotowe na takie zmiany? Może ściślej znałem, bo jestem już od 9 lat poza. Ale interesuje mnie to, co jest w wojsku i śledzę te wszystkie przemiany. Większość z nich już jest poza nami, można tak powiedzieć, bo armia jest zredukowana z 400 tysięcy. Kiedy w 91 roku ją spotkałem po raz pierwszy, to 400 tysięcy, dzisiaj 80 i to tak trochę naciągane. Poza tym zmieniły się też i wymogi. No może ten nie mogą się uporać, to co wczoraj powiedział pan minister Zemke, że wszyscy mówią, że za dużo dowódców, za mało żołnierzy, a ta drętwa mowa trwa od 20 lat już, że mało bojów, mało wojaków, a dużo bojów. Tego zwrotu użył pan prezydent. Ten proces też trwa, dlatego że generałów my nie mamy więcej jak inne europejskie armie w tych proporcjach, więc to jest w sumie najłatwiej do wyrównania, bo biologia zmiata. A ksiądz się zgadza z opinią obecnego biskupa polowego, biskupa, który powiedział wczoraj, że trwa jakiś niepokojący proces oddzielania wojska od narodu? Coś takiego to znaczy, jest? Zawsze mówimy, że armia jest zbrojnym ramieniem narodu i jeżeli nie uszanujemy własnych żołnierzy, to będziemy oddawać honory przed obcymi. Ale chodziło księdzu biskupowi Józefowi Gustkowi o co innego. Mianowicie, żeby uczulić społeczeństwo, że żołnierz wyrasta z narodu, ze społeczeństwa, jest tym złotym kłosem, a nie byle kto pozwala sobie na różne także te internetowe dowcipy i tak dalej i krytyki chociażby tych, którzy służyli wcześniej w Iraku, czy teraz w misji w Afganistanie. No także, ale ma prawo Polacy. Oni są, bo nie mieszać tego z pacyfizmem, oni wykonują misję w imieniu także państwa i narodu i pod biało-czerwoną flagą. No tak, ale rozumiem, że Polacy mają prawo ale nie mają prawa ubliżać żołnierzom. No i o to chodzi. Dobrze, dzisiaj przyjeżdża do Polski patriarcha cerkwi prawosławnej Cyryl. To jest, mówi się, że to jest ważne wydarzenie. To jest pierwsza wizyta w Polsce. Jaki mamy problem z prawosławiem, my katolicy w Polsce? Jeżeli chodzi o ocenę wydarzenia, to jeszcze za wcześnie o tym mówić, ale możemy dzisiaj powiedzieć jasno, jest to historyczne wydarzenie, dlatego że nigdy poza tymi za czasów Żółkiewskiego wypadkami nie było patriarchy moskiewskiego w Polsce. Mianowicie uporządkowaliśmy sąsiedztwo od strony religijnej, można tak powiedzieć, z naszymi sąsiadami na zachodzie, z Niemcami. To orędzie do biskupów niemieckich, które stało się kamieniem węgielnym naszych relacji między narodami, między kościołami, między państwami. Także, o czym się mało mówi, podobne przesłanie zostało podpisane i dokument z kościołem na Ukrainie. W 2005 roku, no właśnie, tak, właśnie nie wiem. Ja nawet pamiętam. Stałem na czele tej strony polskiej przy podpisaniu i redagowaniu tego dokumentu. I przychodzi czas na ułożenie, zbliżenie, na ten dialog większy z cerkwią kręgu moskiewskiego. Tym bardziej, że jesteśmy sąsiadami
i mamy część wiernych prawosławnych przecież znaczną na terenie Polski i należałoby życzyć, żeby tak jak układają się stosunki między cerkwią chociażby na Białostoczyźnie prawosławną a rzymskokatolicką, tak też było z Rosją. Ale to jest zagadnienie bardzo szerokie, dlatego że sama cerkiew moskiewska ma swoje problemy i ogrom. Trzeba pamiętać, że po rewolucji, a także i po upadku Związku Radzieckiego, ona wyszła, jak kiedyś powiedział pan minister Ciosek, nie z lodówki, tylko wyszła z zamrażarki. Zamrażarki. I ona potrzebuje wielkiego jeszcze procesu przemian, dojrzałości i obecny patriarcha Cyryl I takie nadzieje budzi, dlatego że szuka dialogu, on jest erudytą, jest przygotowany, jest synem metropolity duchowym takim Nikodema, który przypomnę starał się o bliskie relacje z Kościołem rzymskokatolickim i nawet zmarł na Watykanie w 78 roku za papieża Jana Pawła I. To, że księża arcybiskup Jarek, czy ta wizyta i to spotkanie i ta deklaracja wspólna kościołów jest ważniejsza dla osób prawosławnych w Polsce, czy raczej dla katolików, Polaków, katolików w Rosji? Zawsze dla tych wiernych, do których przybywa ich przedstawiciel. Oczywiście cerkiew w Polsce jest autokefaliczna i na czele stoi metropolita Sawa i ona nie podlega patriarsze Cyrylowi I, ale jakaś powiedzmy taka jurysdykcja paterna, ojcowska, ona jest. Ale najważniejsza jest dla ducha obu kościołów. Przesłanie, które ma być jutro podpisane na Zamku Królewskim, jest przesłaniem o wymiarze ściśle religijnym i tutaj szukaliśmy tych płaszczyzn, które są wspólne i one zostały wyartykułowane i są ogromnie ważne i do nich będziemy wracać, ale jest to jakby jeden z kroków ważnych, formalnych, bo formalnie przybywa też patriarcha Cyryl I na zaproszenie metropolity Sawy, nie na zaproszenie konferencji episkopatu. Ale w Polsce pojawiają się takie bardziej polityczne komentarze, także takie, że Cyryl wypełnia jakieś zadanie Putina, tutaj się krytykuje też władze polskie za, jak rozumiem, planowane spotkania z Cyrylem, czyli jakby wplątuje się tę politykę naszą wewnętrzną w tę sprawę. Smoleńsk przy okazji. To jest tak wielkie wydarzenie, że zawsze będzie jakieś echo i polityczne, ale zaznaczam jeszcze raz. Jest to wydarzenie religijne i dokument, który zostanie podpisany, a nosi nazwę przesłania, bo nawet nie jest orędziem, przesłania, jest dokumentem na wskroś religijnym. I nie mieszać do tego polityki? I o to przede wszystkim chodziło i dlatego tej domieszki politycznej oczywiście nie należy stosować. Żyjemy w wolnym świecie i są różne kręgi i różne zapatrywania. Księże arcybiskupie, mamy teraz w Polsce do czynienia z aferą, powiedzmy, z Amber Gold. To naiwność ludzi czy niesprawność państwa doprowadziła do tego, w jakim punkcie dzisiaj jesteśmy, pana księdza zdaniem? No, słuchając przedstawicieli finansjery, tych, którzy się na tym znają, na przykład pana Rosatiego dla przykładu, no to jedno i drugie, bo państwo mocne, silnej ręki do tego nie powinno dopuścić i te struktury, które działają, a jest ich tyle, to nie po fakcie, tylko muszą przestrzegać przed faktami. A co do ludzi, to także jest ta chęć szybkiego zbogacenia się, wyłudzania, a co nie mamy tych oszukańczych wizyt po domach, tych apeli. Ja patrzę, przejeżdżając Grunwaldzką, jeszcze do dziś wisi ogromny plakat Amber Gold i z logo krzyża cyrylometodiańskiego. To prawda, ale sprytnie. Jak na
żeby ocieplić. To Słowacy mają ten znak Cyryla i Metodego, krzyża o podwójnych ramionach, jako godło swojego państwa. A to też jakiś oszukańczy element. I ale sprytnie współczuję ci... tym, którzy dali się nabrać, a to z różnych kręgów także. Ale sprytni ci plichtowie, bo rozdawali pieniądze także na cele charytatywne, a to na film. Może to nie jest taki zupełnie charytatywny, a to na to na film o Lechu Wałęsie, a to Dominikanom, a to do zoo w Oliwie dla Lwów. Nie chcę zaglądać do cudzego ogródka. Do naszego ogródka żadna sztabka złota nie wpadła. Z Ambergold. Znaczy do naszego, czyli... do archidiecezji gdańskiej. Jeszcze krótko, jaki będzie ten kościół na Łostowicach, księża arcybiskupie? Bo ksiądz ostatnio coś nie chce mówić o nim. Ma dokumenty podobno już wysłane. Duży, mały. Dowiemy się niebawem. Ładny, brzydki. Po co stawiać wóz przed konia? Ja wyznaję zasadę Clara Pacta. Dosyć tej paplaniny już było wokół, która jest nierzetelna, nieuczciwa, propagandowa, złośliwa, dokuczliwa. Przede wszystkim żyje parafia. Jest już kościółek, kaplica. Tego roku w tej parafii błogosławionego Jana Pawła II na Łostowicach odbyły się 52 chrzty, 30 małżeństw, czyli to dowodzi, że jest żywszą parafią jak te różne stare. A kościół będzie piękny, zgodnie z wymogami architektonicznymi. Czyli rozumiem, że tym razem ksiądz arcybiskup liczy, że będzie zarówno zgoda radnych, jak i akceptacja wiernych. Myślę, że Pan Bóg da łaskę oświecenia. Dziękuję bardzo. I na to czekamy. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani redaktor za poranną rozmowę.